To jest takie małe uzupełnienie filmu odnośnie szlifierki kątowej firmy Parkside, model PWS-125F5. Jeden z oglądających pytał, jak ta szlifierka da sobie radę ze szlifowaniem, gdy będzie ustawiona na minimalne obroty, czyli na wartość 3000 obrotów na minutę. I tutaj do zeszlifowania mamy taką blaszkę, która była również wykorzystywana do testów, tym razem z pawarki. I postaramy się właśnie tą tarczą do szlifowania zeszlifować te pozostałości tych spoin, które tutaj były na górze. No jak widzicie, szlifierka przy takiej prędkości praktycznie staje, także tak ustawioną szlifierkę to możemy do jakichś innych prac wykorzystywać, na pewno nie do szlifowania metalu. Przełączmy ją na wyższe obroty, powiedzmy na wartość 4. Tu już to działa sprawnie. Wróćmy w takim razie na 2. Zobaczymy, czy na dwójce również będzie się zatrzymywać. Na dwójce działa bez problemu, także myślę, że ten problem dotyczył tylko tego pierwszego ustawienia. Ale doszlifujmy do końca, tym razem na maksymalnej prędkości. No i tutaj po spoinie już nie ma śladu, także myślę, że do szlifowania jak najbardziej to urządzenie się nadaje.